nie przyjdę na trening, bo będę mieć pracę, to przyrzekam, że następnym razem dam z siebie wszystko, żeby nadrobić zaległości. Naprawdę chcę być z wami w konkursie międzynarodowym. Ale rozumiem, że chcecie mieć w składzie ludzi, którzy w pełni oddadzą się próbom. Ja to wiem. Dlaczego mi to robisz? Mówię ci, że Luna się nie przyda zespołowi. Co jest? Nie obchodzicie moje zdanie? Obchodzi mnie, ale uważam, że tu się mylisz. Razem powinniśmy zdecydować. Ja się nigdy nie mylę, Mateo. Ty jesteś jedyną osobą, która się tu myli. Nie wiem, co ci jest, ale bardzo się zmieniłeś. I lepiej będzie, jak zmienisz decyzję. Chwileczkę, Tamara. Mówiłem... Co na to reszta? Kto chce, żeby Luna była w zespole? Ja oczywiście chcę, żeby Luna była z nami. Ma energię, jakiej nikt nie ma i jeździ najlepiej ze wszystkich, ale to moje zdanie. Dobrze. Dla mnie jest świetną wrotkarką i to mi wystarczy. Myślę tak samo. Dobrze, porozmawiajcie z nieobecnymi, bo Gaston, Jimmy, Jam jeszcze się nie określili, czy wystąpią. Tak? Dzisiaj zaczynamy treningi. Chcę, żeby cały zespół był już ustalony i gotowy. W porządku? Dobrze. Tamara, możemy pogadać? Tak, dzięki. Pamiętaj o tym. Dobrze, dzięki. Luna, spokojnie. Tylko Ambar nie chce, żebyś była w zespole, ale wszyscy razem to ogarniemy. Dzięki, Simon. Jak to dobrze, że ciebie mam. Jasne. Nie wiem, co zrobić z Ambar. Co się stało? Jesteś jakiś zmartwiony. Bardzo źle się zachowuje w kwestii konkursu. Wiesz, że twoja dziewczyna czasami jest nieco ostra, szczególnie gdy w grę wchodzi rywalizacja, ale przejdzie jej. Nie. Tym razem jest inaczej. Jest nie tylko przeciwko Lunie, ale też przeciwko Simonowi. A powiedz mi, kiedy zacząłeś przejmować się sprawami gitarzysty? Zostaliście nagle najlepszymi przyjaciółmi, się nie pochwaliłeś? Nie bądź zazdrosny, ja się z nim nie przyjaźnię, ale muszę przyznać, że jest naprawdę niezłym wrotkarzem. Nawet Mateo, on cię bronił. Ale nawet Mateo, on cię bronił. Niesamowite, co? Przyznaję, że on bardzo się zmienił. Nigdy nie sądziłam, że będzie cię tak bronił. Po tym, ile było między wami spięć, to dziwne, co? Ale teraz widzę, że on jest taki jak my. Nie jest takim królem pawiem, jak myśleliśmy. Nieprawda? Często mówisz o Mateo, Luna. Ja nie... Bardzo cię przepraszam. Ja nie chciałam o nim mówić. Nie musisz się tłumaczyć, Luna. Czemu tak się spinasz, gdy pytam o Mateo? Wiesz, słuchaj, a więc przemyślisz tę kwestię, tak? Bo musisz się zgodzić. Słuchajcie, czas na odpoczynek. Hej, królu Pawiu, co ci jest? Nic. Jak to nic? Znowu masz jakiś dziwny humor, tak? Nie, daj spokój. Ale powiedz, o co chodzi? Posłuchajcie, podjedźcie bliżej. Musimy jak najszybciej znaleźć jednego członka do drużyny na konkurs. Tak, zapisy jeszcze trwają, więc mamy czas. Słuchajcie, przyjechał nowy członek drużyny. Ma na sobie niebieską czapkę, a na szyi nosi amulet na szczęście. Jestem z wami. A, tak, Simon, dobrze, ale super. Na serio? Tak, nie wierzę, tak. Dziękuję. Tak cię kocham, przyjacielu. Luna, a możemy chwilę porozmawiać? Czemu mówisz do mnie, przyjacielu? Nie możesz we mnie zobaczyć kogoś innego? Luna, posłuchaj swojego serca i powiedz mi prawdę, okej? Jestem dla ciebie tylko przyjacielem?